Dobrze, słuchajcie, był Baseus 40-watowy. Czas na nieco bardziej przyziemne kable. Dzisiaj może zajmiemy się USB typu C. Jest to kabel, który można nabyć w polskiej sieci. Nie chcę tutaj reklamować żadnej. Za około 12 zł. Dwumetrowy kabel, 2 ampery. Więc całkiem nie najgorsze parametry. Pamiętajcie, że te parametry, jeżeli chodzi o długości, one ulegają zmianie. Często kable, które mają 1,5 m czy nawet 0,5 m, one mają te 3 ampery czy nawet więcej. Natomiast wraz ze wzrostem długości, no tutaj fizyki się nie oszuka. Te kable muszą być albo grubsze, albo muszą mieć po prostu mniejszy prąd. Stąd też tutaj nie mamy 3 amper, tylko 2 ampery, chociaż krótsze modele z tej serii chyba dają nawet 3 ampery. Także jeżeli Wam zależy na długości, a niekoniecznie na szybkości, nie chcecie też smażyć baterii, to taki kabel za 12 zł myślę, że jest niezłym dealem, niezłą okazją w obecnych czasach, szczególnie gdzie kabelków za 1 czy 2 dolary już praktycznie nawet z Chin się nie da zamówić dobrej klasy. Tutaj mamy jeszcze informacje w kilku językach o tym, że jest to kabel, który ma kontrastowe końcówki i sznurek z dzianiny o dużej gęstości, który ma poprawić jego trwałość. Informacja oczywiście o polskiej dystrybucji. Tutaj nie ma mowy produkcja w Chinach, ale dystrybucja jest polska. Certyfikat do sprawdzenia. Z boku tylko naklejka 2 A 200 cm. Tutaj powtórzenie, że jest to europejska dystrybucja i słuchajcie, kolory. Są chyba szare i czerwone głównie, a jeżeli chodzi o główne tutaj funkcje czy funkcjonalności, to szybkie ładowanie, ochrona, jeżeli chodzi o zginanie. No i to by było na tyle. W środku kabelek, słuchajcie, jest tradycyjnie w blistrze, razem z oczywiście naklejkami i instrukcją, kartą gwarancyjną. Jak wygląda sam kabel? Na plus to, że ma oczywiście rzep do utrzymywania porządku, do skręcania, żeby związać ten kabelek, na przykład na czas podróży, żeby zachować porządek. I końcówka. Końcówka jest czarna z szarym bądź czerwonym wykończeniem. Z jednej strony mamy logo Baseusa, a z drugiej znak USB, port USB. Sam kabelek jest w oplocie takim nylonowym. Co do giętkości, dosyć giętki, słuchajcie. Ale czy jest bardziej giętki niż taki w PCV? Chyba ten jest sztywniejszy, tak mi się wydaje. No być może też będzie trwalszy ze względu na to, że ma dodatkowy oplot zamiast gumy, ale to się okaże w praktyce. Jeżeli chodzi o długość, to te 2 metry chyba, słuchajcie, są. Trochę się zgina ten kabelek. Trochę się plącze, to mnie nie cieszy. Zobaczmy w takim razie, jaki prąd możemy przepuścić, czy te 2 ampery będą realne. Słuchajcie, ładowarka Ugreena. Na tym porcie można ładować do 22,5 W, czyli 12. Przy 2 amperach możemy mieć 9 V tylko. No cóż, próbujemy. Próbujemy, ile się uda, bo protokoły są w tym wypadku niestety ograniczeniem. Drugą końcówkę podepniemy do Redmi Note 10 Pro, który nam pokazuje prąd. Podłączamy. Szybkie ładowanie się uruchomiło, więc mamy co najmniej 18 W. I
Jeżeli chodzi o ładowanie, to nawet pokazuje akku baterii Pro 2,5 słuchajcie ampera. Natomiast co nam pokaże tutaj miernik, pokazuje nam około 15 W, 1,5 ampera. Jeszcze raz przełączę. Teraz następuje negocjacja parametrów. No i tak, słuchajcie, mamy około 10,9 V i około 1,5 ampera, więc te 2 ampery myślę, że jak najbardziej są realne, zwłaszcza, że tutaj mamy podany parametr trochę ponad 2 ampery. Z tego, co wyszło w testach, to 2 ampery powinien jak najbardziej ten kabel wyciągnąć, więc tutaj jest to zgodne z deklaracją producenta. Co do praktycznych zastosowań, to myślę, że Quick Charge 3.0 to jest główne zastosowanie tego kabla, czyli około 18 W przy 2 amperach i 9 V, taką wartość możemy osiągnąć. Ponieważ ograniczeniem jest natężenie prądu 2 ampery, no to tutaj nawet jeżeli użylibyśmy prądu 12 V, to osiągamy maksymalnie 24 W, z tym, że nie jest to standard taki, 22,5 ma stosuje Xiaomi, ale to jest chyba, nie wiem, czy to jest Power Delivery, na pewno nie Quick Charge, bo Quick Charge ma albo 18, albo już 27 W przy wersji 4.0. Także w praktyce do takiego ładowania niezbyt szybkiego, takiego standardowego, powiedział, bezpiecznego dla baterii, jak najbardziej kabel mogę polecić. Jeżeli też nie chcecie się martwić, czy ładowarka za dużo prądu będzie, za szybko będzie ładować waszego smartfona, to taki kabel też jest naturalnym ograniczeniem tego prądu. A 18 W myślę, że dla większości dzisiejszych smartfonów jest wartością bezpieczną. Jestem, słuchajcie, ciekawy waszych opinii na ten temat, czy używacie kabli Baseusa, jakie kabli używacie i z jakimi prądami ładujecie wasze smartfony, urządzenia elektroniczne. Dajcie znać w komentarzach, oczywiście łapki w górę motywują mnie do kręcenia kolejnych materiałów, a jeżeli nie zasubskrybowaliście kanału, to zróbcie to teraz najlepiej z dzwoneczkiem. Hej, hej!